bardzo, bardzo ważna rzecz. Kto wie, czy w ogóle w kwestiach dotyczących spraw wywiadowczych nie najważniejsza i najbardziej doniosła w perspektywie tych ostatnich prawie 30 lat wolnej Polski. Informacje, które się pojawiły, utwierdzają nas nie tylko w przekonaniu, że kluczowe problemy państwa polskiego, w tym również wewnętrzne problemy polityczne, z jakimi się borykamy, są wynikiem działania sił, które swoich decydentów i kontrolerów mają daleko od Polski. Dowiedzieliśmy się tego również na konkretnym przykładzie w stolicach tych samych państw, które konsekwentnie od 250 lat robią wszystko, aby Polska nie była państwem niepodległym. Prowadzone są działania przeciwko nam, przeciwko naszej wspólnocie. Tym razem widzimy to dzięki wymianie szpiegów, do jakiej doszło kilka tygodni temu na lotnisku w Turcji. To zdjęcia z lotniska w Moskwie, ale wcześniej, zanim na lotnisku w Moskwie właśnie znaleźli się rosyjscy szpiedzy, na lotnisku w Turcji dokonano wymiany kilku osób, które przetrzymywał reżim Władimira Putina w zamian za ludzi, których Rosja chciała uzyskać od państw szeroko pojętego Zachodu. Jak wiemy, w ramach tej wymiany Polska oddała pułkownika GRU, rosyjskiego wywiadu wojskowego, który udawał przez całe lata hiszpańskiego dziennikarza działającego m.in. w Polsce. Zatrzymany przez polski kontrwywiad w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości pułkownik Rubcow używał nazwiska legalizacyjnego, Pablo González, tak w definicji wywiadowczej nazywa się nazwisko, którego używa funkcjonariusz służby po to, żeby ukryć swoją prawdziwą tożsamość. W tym wypadku, jak zwykle w wypadku rosyjskich nielegałów, wykorzystano istniejącą rzeczywistą tożsamość, zamaskowano ją jedynie po to, żeby móc wykorzystywać nazwisko urodzonego w Rosji, człowieka, który w wieku kilku lat przeniósł się razem ze swoją mamą, Hiszpanką, do Hiszpanii właśnie, a wcześniej to również jest rzecz, która ma znaczenie, wbrew temu, co mówi nam salon medialny i nie tylko medialny, polityczny III RP, znaczenie miało również to, że w samej Rosji ci ludzie, to małżeństwo znalazło się w wyniku wcześniejszych decyzji podejmowanych właśnie w związku z hiszpańskim ruchem komunistycznym i ten powrót do Rosji był tego częścią. Okazuje się, że kilkadziesiąt lat później takie rzeczy mają bardzo konkretne znaczenie i wykorzystywane są w tej wywiadowczej wojnie, jakiej efekty obserwujemy. Nazwisko i sprawa pułkownika Rubcowa, znanego jako González, była używana do wyśmiewania i atakowania Polski. Była to kwestia, która stała się jednym z głównych elementów diagnozy problemów politycznych naszego państwa, przynajmniej powinna się stać. Bowiem kwestia rosyjskich agenturalnych i wywiadowczych wpływów w Polsce jest kwestią zasadniczą. Przekonujemy się o tym po raz kolejny. Uściśnięta ręka pułkownika Rubcowa przez zbrodniarza, ludobójcę Władimira Putina na lotnisku w Moskwie, przypomnijmy, jak to wyglądało, to właśnie ten brodaty człowiek, pułkownik GRU Rubcow w koszulce zadającej pytanie, czego chce od ciebie twoje imperium. Ta sprawa i ten uścisk dłoni stał się kolejnym niepodważalnym dowodem, krzyczącym konkretem, który w normalnej rzeczywistości powinien spowodować przedefiniowanie sposobu myślenia o rosyjskich wpływach polskiego salonu i tak naprawdę całego polskiego państwa, w tym salonu politycznego, kartelu medialnego III RP. Na to oczywiście trudno liczyć, wiemy, że to się nie stanie, bo jak dowiedzieliśmy się również w czasie, kiedy się nie widzieliśmy kilka tygodni temu, dla Donalda Tuska badanie rosyjskich wpływów w Polsce ma oznaczać tylko i wyłącznie atakowanie ludzi, którzy te wpływy ujawniają. No może jeszcze ochronę tych, którzy współpracę ze służbami Władimira Putina za zgodą Donalda Tuska realizowali. Przypomnijmy, bo to jest również wypowiedź polskiego premiera sprzed dosłownie kilku dni. Bardzo proszę. W trakcie naszych prac dotarłem do dokumentu, który pokazuje, o co tak naprawdę chodziło poprzednikom.
Dwa dni po wyborach, a więc 17 października, szef tamtej komisji, pan Cęckiewicz, zwrócił się do szefostwa służby kontrwywiadu wojskowego z takim zamówieniem. Zamówieniem na teczki akt osobowych żołnierzy i funkcjonariuszy. I tu padają nazwiska szefów polskich służb, którzy prowadzili te służby wtedy, kiedy byłem premierem. Między innymi generała Pytla, generała Noska, dzisiejszego wiceszefa służby i wówczas też wiceszefa Krzysztofa Duszy. To nie jedyne teczki, których domagał się pan Cęckiewicz. Zwrócił się także z prośbą o dostarczenie mu wszelkich materiałów zgromadzonych w procedurach operacyjnych dotyczących generała Mirosława Różańskiego. To był wtedy, dwa dni po wyborach, świeżo wybrany senator z ówczesnej opozycji, z trzeciej drogi. Jarosława Stróżyka, dzisiaj szefa służby i szefa tej komisji. Generała Mieczysława Cieniucha czy generała Mieczysława Gocuła. To po wyborach było głównym celem komisji pana Cęckiewicza. Zebranie haków, ewentualnych haków dokumentacji, która mogłaby wyeliminować z życia publicznego, a może i coś gorszego, właśnie te osoby. Rzecz ciekawa, że zażądał także teczki materiałów sprawy operacyjnej prowadzonej przez dawne WSI, kryptonim Szpak ta sprawa miała, oraz wszystkich innych materiałów zgromadzonych w teczce akt, które obejmowały Radosława Sikorskiego. Warto przypomnieć, że kilkanaście dni później, zanim powstał mój rząd, zanim zostałem powołany przez prezydenta Dudę na funkcję premiera polskiego rządu, komisja pana Cęckiewicza, nie wykonując właściwie żadnych istotnych prac dokumentacyjnych, wygłosiła wstępną rekomendację, nie wiem, czy państwo pamiętacie. I ta rekomendacja brzmiała w sposób następujący. Osoby, i tu padły nazwiska, nie powinny pełnić żadnych funkcji publicznych. To było na kilka dni przed powierzeniem mi funkcji premiera przez prezydenta Dudę. Wśród tych osób był dzisiejszy szef Kancelarii Sejmu Jacek Cichocki, do niedawna minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz, dzisiejszy szef, koordynator służb i minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak i moja skromna osoba. Znaczy, taki był cel działań tamtej komisji. Komisja powołana na mój wniosek, prowadzona przez generała Stróżyka, będzie badała procesy i realne zagrożenia. Też pojawią się na pewno i nazwiska, i konkretne fakty, ale nie będą one gromadzone w celu uderzania w opozycję czy oponentów politycznych. To mogę państwu zagwarantować. Donald Tusk w tej wypowiedzi, która nie uzyskała tak dużej uwagi, jak powinna uzyskać, zapomniał wspomnieć o tym, że wszyscy ci ludzie, których wymienił Donald Tusk w dokumencie w trakcie tej konferencji prasowej, to ludzie, którzy na przestrzeni lat albo byli sami bohaterami czy częścią istotnych procesów, takich jak likwidacja WSI, podlegali jej, albo brali udział bezpośrednio w kwestiach, albo byli bohaterami na przykład raportu z likwidacji, weryfikacji WSI, albo, i to jest rzecz najważniejsza, podejmowali decyzje na ogół
w czasie, kiedy premierem był Donald Tusk, który nadzorował te działania, które sprowadzały się właśnie do współpracy z rosyjskimi służbami. Mieli w tych sprawach różne role i ponieważ pełnili różne funkcje, to w różny sposób byli z tą sprawą związani. Wspomina tutaj Donald Tusk na przykład Jacka Cichockiego, dziś szefa Kancelarii Sejmu, ale w czasie, kiedy rozgrywały się kwestie dotyczące współpracy FSB, SKW, to człowiek, do którego inny bohater tej wypowiedzi, Janusz Nosek, skierował pismo, które Jacek Cichocki skierował do Donalda Tuska, na którym znalazł się słynny napis "zgoda", czyli pisemne potwierdzenie zgody na to, żeby polskie służby kontrwywiadowcze rozpoczęły współpracę z Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Wszyscy ci ludzie, których wymienił Donald Tusk w trakcie tej konferencji prasowej, mieli jakiś udział w budowaniu resetu z Rosją. Donald Tusk oczywiście świetnie o tym wie, ale liczy na to, że w tej rzeczywistości dyrygowanej przez różnych rubcowów nikt na to nie zwróci uwagi. Jednak fakt, że pomimo oczywistej współpracy z Rosją, za którą odpowiada Donald Tusk i jego służby, i pomimo oczywistych dowodów tej współpracy, również pisemnej, a także pomimo tego, że polskie służby kontrwywiadowcze w ostatnich latach rządów Prawa i Sprawiedliwości złapały de facto na gorącym uczynku pułkownika rosyjskiego wywiadu wojskowego, a kilka miesięcy później rozbiły siatkę współpracowników rosyjskiego wywiadu, którzy prowadzili działania dywersyjne na terenie Polski. Są to niewątpliwie wielkie sukcesy kontrwywiadowcze oraz fakt, że Prawo i Sprawiedliwość, jaka partia polityczna, nie potrafiła wykorzystać i pokazać publicznie, wykazać tych oczywistych sukcesów, obciąża również to środowisko. Pokazuje bowiem, że jedno z najważniejszych zagrożeń, z jakim mamy do czynienia, pomimo oczywistych sukcesów w jego zwalczaniu, opinia publiczna nie miała wówczas możliwości zapoznania się z rzeczywistą skalą zagrożenia. Polskie służby złapały i na gorącym uczynku uzyskały wiedzę na temat funkcjonowania pułkownika rosyjskiego wywiadu wojskowego działającego pod fikcyjnym, czy prawdziwym, ale legalizacyjnym nazwiskiem. Opinia publiczna nie dowiedziała się nigdy o tym, jak duża była skala, jak wielkie było znaczenie tego faktu. Wszystko to działo się w momencie, kiedy rozpoczynała się wojna na Ukrainie. Dziś, kiedy wiemy, jak ważne dla Władimira Putina, jak ważnym zasobem był pułkownik Rubcow, jesteśmy w stanie przeanalizować jego polityczną aktywność, a także aktywność ludzi, którzy go wspierali. W poprzednim numerze tygodnika Gazeta Polska Grzegorz Wierzchołowski szczegółowo przeanalizował aktywność części z tych środowisk. Amnesty International, szef unijnej misji badającej praworządność w Polsce, Reporterzy bez granic, czołowa ekspertka środowiska Koalicji 13 grudnia od dezinformacji, laureat literackiej nagrody ufundowanej przez miasto Warszawa, publicysta Gazety Wyborczej, aktywista LGBT Bart Staszewski, znana z ataków na PiS niemiecka gazeta. Wszyscy oni bronili groźnego rosyjskiego szpiega, którego niedawno w Rosji witał sam Władimir Putin. Grzegorz Wierzchołowski wymienia m.in. media, dla których pracował pułkownik Rubcow, używający legalizacyjnego nazwiska Gonzales. Rosyjski agent pracował dla wielu znaczących mediów. To m.in. agencja prasowa EFE, hiszpański odpowiednik PAP, lewicowy hiszpański portal Publico, baskijska Gara, telewizja La Sexta, wreszcie publiczna francuska telewizja informacyjna France 24 oraz Deutsche Welle Espanol, czyli hiszpańskojęzyczna mutacja rządowej niemieckiej Deutsche Welle. Zwróćmy uwagę, że wśród mediów, które korzystały z usług pułkownika rosyjskiego wywiadu udającego dziennikarza, znajdują się publiczne, kreowane i ukierowane na kształtowanie międzynarodowej opinii publicznej media, takie jak Deutsche Welle czy France 24. To media, które stworzone są przez rząd niemiecki, rząd francuski, po to, żeby w obcych językach kształtować sposób patrzenia na świat zgodny z interesem tych państw. Te dwa elementy polityki zagranicznej Francji i Niemiec zdecydowały się zatrudnić pułkownika GRU po to, żeby ten kształtował ów wizerunek. To jest niezwykle ważna informacja i to jest niezwykle doniosły fakt. Warto również zwrócić uwagę na to, że Państwowa Hiszpańska Agencja, odpowiednik Polskiej Agencji Prasowej, czyli agencja prasowa, zdecydowała się na ten sam ruch. Warto zauważyć, że we wszystkich tych państwach władze sprawują prorosyjskie i liberalne środowiska polityczne.
Być może najważniejszym politycznie elementem będącym skutkiem działalności pułkownika Rubcowa, najwyższego rangą zidentyfikowanego rosyjskiego szpiega działającego jako agent wpływu zgodnie z klasycznymi definicjami opisanymi m.in. w książce Montaż Władimira Wołkowa, jest opisanie jego sprawy w oficjalnym komunikacie Komisji Europejskiej, czyli w tak zwanym raporcie praworządności, o czym w ten sposób pisze Grzegorz Wierzchołowski. W lipcu 2023 roku w krytycznym sprawozdaniu służb komisji na temat praworządności w Polsce, a dokładniej w rozdziale pod tytułem Pluralizm i wolność mediów, mogliśmy przeczytać: dziennikarze w dalszym ciągu napotykają trudności w wykonywaniu swojej pracy. W lutym 2022 roku polskie służby specjalnie zatrzymały niezależnego dziennikarza pod zarzutem nielegalnego szpiegostwa na rzecz Rosji. Organizacje broniące wolności prasy wyraziły zaniepokojenie z powodu braku dowodów uzasadniających zatrzymanie dziennikarza, który wciąż przebywa w areszcie tymczasowym. W przypisie podano nazwisko tego niezależnego dziennikarza, Pablo González. Niezależny dziennikarz, pułkownik GRU Rubcow. To również w gruncie rzeczy niezwykle istotna i doniosła okoliczność i w gruncie rzeczy dla polskich konserwatystów smutna i w pewnym sensie politycznie obciążająca. Polskie służby, w tym politycy rządzącej wówczas koalicji, posiadali przecież wiedzę na temat tego, jak ważną postacią w rosyjskim systemie służb specjalnych był pułkownik Rubcow, a nie żaden Pablo González. Posiadały więc również informacje o tym, że Komisja Europejska powoływała się na tego groźnego funkcjonariusza rosyjskich służb specjalnych, rosyjskiego wywiadu wojskowego w swoich oficjalnych dokumentach, twierdząc, że jest kimś zupełnie innym, że jest po prostu dziennikarzem. Znowu, opinia publiczna w Polsce nie uzyskała wówczas szczegółowych informacji. Nie zobaczyliśmy ofensywy dyplomatycznej, ofensywy być może również medialnej, pokazującej realny kształt i realne znaczenie tego, że Komisja Europejska powołuje się na los pułkownika GRU i przedstawia to jako dowód na to, że Polska jest państwem rzekomo niepraworządnym. Nikt nie odniósł się do tego niebywałego skandalu wówczas. Dowiadujemy się o tym po latach, kiedy w Polsce pełnią już władzę polityczni przyjaciele Rubcowów i współautorzy polityki resetu. Warto zwrócić uwagę na to, że cały zestaw międzynarodowych instytucji zajmował się obroną tego człowieka. Amnesty International. Sukurs putinowskiemu szpionowi przyszła też Amnesty International, organizacja o chlubnej tradycji, ale w ostatnich latach całkowicie skompromitowana. W lutym 2023 roku wydała następujące oświadczenie. Rok po aresztowaniu hiszpańskiego dziennikarza Pablo Gonzaleza w Polsce, 13 km od granicy z Ukrainą, podczas wykonywania przez niego pracy reporterskiej, Amnesty International po raz kolejny wyraża zaniepokojenie warunkami jego odosobnienia i wzywa do jego uwolnienia w oczekiwaniu na proces. W sprawie Rubcowa, pułkownika GRU, wypowiadały się również niemieckie liberalne media, a także niemieckie organizacje przedstawiające się jako organizacje dziennikarskie, które tym samym włączyły się w operację wsparcia pułkownika GRU udającego dziennikarza. Rozpaczliwe teksty o koszmarze rzekomej ofiary polskiego reżimu publikowała też niemiecka Die Tageszeitung, lewicowa gazeta znana z wyjątkowej niechęci do Prawa i Sprawiedliwości. W 2022 roku na jej łamach czytaliśmy: dziennikarz Pablo González w polskiej izolacce. Od końca lutego hiszpańsko-rosyjski dziennikarz Pablo González jest oskarżany o szpiegostwo na rzecz Rosji. Nie ma na to żadnych dowodów, a poszlaki są więcej niż wątpliwe. W artykule cytowano wypowiedź dyrektor Federalnej Związku Dziennikarzy Niemieckich, która sprawę Gonzaleza porównywała do Juliana Assange'a, założyciela demaskatorskiego portalu Wikileaks, i sugerowała, że Polska jest państwem autorytarnym. Wśród osób, które udzielały znacznego, jednoznacznego wsparcia pułkownikowi GRU, znalazł się również aktywista LGBT Bart Staszewski, którego działalność wielokrotnie używana była do uderzania w polskie interesy.
Staszewski, który kilka lat temu udzielał Gonzalezowi wywiadu na temat piekła, jakie stworzył PiS kobietom i osobom LGBT, w jednym z postów pisał: hiszpański Amnesty bije na alarm, jeśli chodzi o wydłużający się areszt zatrzymanego w Polsce pod zarzutem szpiegostwa dziennikarza Pablo Gonzaleza. Czy ABW obroni zarzuty o bycie agentem GRU? Czy będzie to wielka kompromitacja polskich służb i gigantyczne odszkodowanie? Po przyjęciu i uścisku dłoni Rubcowa przez Putina pan Staszewski wrzucił swój wpis, w którym tłumaczył się, że przecież on tego wszystkiego nie mógł wiedzieć. Również aktywność w mediach społecznościowych pułkownika Rubcowa jasno wskazywała, jak wygląda rosyjska agenda w Polsce. Nie jest to dla nas, dla tych wszystkich, którzy są częścią telewizji Republika, naszych widzów czy naszych dziennikarzy, nie jest to nic nowego, ale również tym razem w udowodnieniu czy naświetleniu stricte wywiadowczego kontekstu tych działań zabrakło głosu polskich służb i polskiego państwa w czasie, kiedy Polacy podejmować mieli kluczowe decyzje. Oto jeden z wpisów pułkownika Rubcowa na temat zamknięcia dostępu do strefy granicznej przez państwo polskie. Pancerna granica dla prasy. Nie możesz informować, nie wiesz, co tam się dzieje. Relacjonował też proimigranckie demonstracje w obronie ludzi tłoczących się na wschodniej granicy Polski. I żeby było jasne, myśmy mieli świadomość i takie informacje docierały do opinii publicznej, że wszystko to, co związane jest z podważaniem walki o szczelność polskiej granicy, jest działaniem na rzecz czy w interesie państwa Federacja Rosyjska i Białorusi. Jednak czym innym jest świadomość, że tak to wygląda, informowanie, że tak to wygląda, a czym innym konkret i konkretne informacje, konkretne dowody pokazujące, że mamy do czynienia z aktywną działalnością kadrowego oficera rosyjskiego wywiadu wojskowego w tych właśnie przestrzeniach i że ten właśnie kadrowy oficer rosyjskiego wywiadu wojskowego służy do tego, żeby uderzać w Polskę w oficjalnych dokumentach Unii Europejskiej. Przegląd wpisów cały czas pozostaje i powstaje w mediach społecznościowych. Internauci analizują ciągle wszystko to, co powstało i co jest efektem pracy czy działalności wywiadowczej pana Rubcowa. Możemy znaleźć całą masę tego rodzaju treści. W ostatnich godzinach bardzo ciekawą analizę przeprowadził między innymi użytkownik sieci używający pseudonimu John Bingham. We wcześniejszym tekście Grzegorza Wierzchowskiego widzimy kilka innych wpisów. W Polsce jest pewne życie opozycyjne. Jutro w wielu miastach odbędzie się dzień koncentracji. Podgląd mojego reportażu o protestach w Polsce i o tym, dlaczego zmieniają kraj. Dziś proimigrancka demonstracja w Warszawie. Ludzie proszą, aby władze wpuściły ludzi tłoczących się na wschodniej granicy Polski. Działalność rosyjskiego pułkownika wywiadu GRU prowadzona przez całe lata każe jednak przede wszystkim wyciągnąć wnioski dotyczące tego, jak wygląda realna rosyjska agenda w Polsce. Dla widzów telewizji Republika nie jest to zaskoczenie, że zarówno kwestie dotyczące tak zwanej praworządności, jak i kwestie dotyczące żądania prawa do zabijania nienarodzonych dzieci, jak i całość operacji dotyczących granicy wschodniej to działania wykorzystywane przez rosyjskie służby. Jednak największa wartość tej sprawy z perspektywy wiedzy, jaką uzyskaliśmy, to jednoznaczny dowód na to, że współpraca tak zwanych liberalnych, w tym dziennikarskich elit głównego nurtu w Polsce, działalność partii politycznych wspierających tę agendę, a także aktywność instytucji unijnych, jak i kontrolowanych przez Niemcy, Francję, Hiszpanię i inne państwa mediów w tych kwestiach, które dotyczą Polski, z tą rosyjską działalnością jest tożsame w zasadzie w każdej kluczowej sprawie, o jaką spieramy się w Polsce. Jak pokazuje ten przykład, w każdej z tych spraw konglomerat pułkowników Rubcowów mówi jednym głosem z przyjaciółmi salonu medialnego III RP, salonu politycznego III RP, uśmiechniętej liberalnej Europy. Wszyscy oni w tych sprawach mówią i mówili głosem Kremla. I między innymi o tym będziemy rozmawiać w moim programie. Michał Rachoń, jedziemy.